Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus, słuchajcie, tym razem zmierzymy się z Argentyną. Natomiast jest jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, mianowicie skład, bo troszeczkę nam się zmienił. Natomiast słuchajcie, ja go na dzisiejszy mecz zmienię. Pytanie, czy według was powinienem zmieniać ten skład według moich upodobań, czy lepiej, żeby został taki, jaki jest, jaki został wybrany przez probierza i jakim gra reprezentacja aktualnie? Dajcie znać w komentarzu, no bo chciałbym wiedzieć, jakby wiecie, co mam robić dalej, bo to dla mnie jest bardzo ważne w sumie, żeby też nie było tak, że was nie słucham. Natomiast co ja bym chciał zagrać nimi? To jest dobre pytanie. Mamy dwóch napastników. Może byśmy zagrali 5-3-2? Nie, to czterech obrońców. Nie pięciu. Pięciu obrońców to według mnie trochę za dużo. Może byśmy... Nie. Jest wariant z dwoma napastnikami. Prawy, lewy pomocnik. Lepiej. Fałszywą dziewiątkę gram normalnie, więc to nie. O, ewentualnie coś... Wysuniętych dwóch napastników, trzech eśpeków, eśpeo. Dobra, spróbujmy to. Czyli 4-3-1-2. Natomiast, no dobra, wyszedłem już, a tu jeszcze trzeba zmiany porobić. Świderskiego zamienimy klasycznie za Lewandowskiego i Lewandowskiego na prawą stronę. Szymański niech sobie zostanie. Mati Cash za Kędziorę. Kędziora na ławkę za Szymańskiego. I tym sposobem tutaj tak w ten deseń, dobra. A jeszcze Dziczka mamy z Eśpedekiem też. Uj, czy my to pogodzimy? Kogo my jeszcze mamy tutaj, żeby dać? Skóraś jest. I Skóraś by sobie wszedł za... Za Wszołka chyba. On troszeczkę lepszy jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że kurde, Skóraś trochę lepszy, chociaż te statystyki tego nie pokazują tak do końca. No przechwyty, przyspieszenie, równowaga. Trochę lepszą, słabszą nogę. Dobra, zrobimy tak. I czy my jeszcze kogoś tu chcemy? Ślisza może byśmy wrzucili. Tylko za kogo? Zamiast Marchwińskiego. I Ślisz niech sobie wyjdzie za Dziczka w pierwszej jedenastce. I tym sposobem mamy skład. Milik, Lewandowski, Szymański, Zieliński, Szymański, Ślisz, Frankowski, Pede zmienimy na Wieteskę, Kiwior i Cash. I może nawet bym ich sobie odwrócił w ten sposób. No ten lewa noga, prawa noga, no i dobra. No i oczywiście Szczęsny na bramce. I myślę, że takie rozwiązanie jest najsensowniejsze na ten mecz. Ale to zobaczymy, co nas czeka na Murawie, nie? Tak naprawdę, bo to jest dobre pytanie. A tymczasem... Uuu, jakie te ujęcia z drona. I tego jeszcze w FC-ku nie widziałem. To jest ciekawostka. Jest i Leo Messi. No, Szczęsny będzie miał nie lada przeprawę. No ale cóż, słuchajcie. Mam nadzieję, że się nie skończy na karnych. Jedziemy z tym, jedziemy z tym. Nie ma spania, słuchajcie. Nie ma spania, trzeba zapierdalać. No. Ślisz, już tutaj dobiega. Di Maria i Cash. Oj, będzie ciężki, będzie to ciężki mecz. To widać, dość dobrze. Ej, Argentyna, kurna, co jest? Hej, oddaj piłkę. Dobra, będzie, ja już widzę, że będzie ciekawie, nie? Bo tuż, oj, dobrze Wojtek, prawidłowo, tak jest. Cash rozpoczyna akcję, do Ślisza, Ślisz, środkiem boiska, nie ma z kim zagrać za bardzo. Ślisz, odegranie do Lewandowskiego, Lewandowski do Milika, Milik. Milik do boku, tak jest, do Frankowskiego. Frankowski jeszcze do Zielińskiego. Zieliński będzie wrzucał, ale nie ma za bardzo do kogo. Zieliński jeszcze do Frankowskiego. Frankowski do Szymańskiego. Szymański nie ma z kim zagrać. Szymański do Szymańskiego. No to ciekawe. I Szymański, Lewandowski, Lewandowski. I zablokowany przez obrońców. Na spokojnie. Akuna, czy Akuna, jak to się czyta? Dobre pytanie, nie jestem aż tak ubyty, sorry. No, wiem, że dużo takich zarzutów jest, że a stary, po co grasz, jak nie interesujesz się piłką. Po pierwsze, gram dla zabawy, a po drugie, trochę jednak się tą piłką interesuję. Wiecie, przegrałem też parę lat, ale przesędziowałem ponad 5 lat.
Co prawda to było dawno temu i nieprawda, więc takie dane mam nieaktualne, ale powolutku, słuchajcie, się do tego wraca. Kurna, no nie kop go ślisz, co ty robisz? Na spokojnie, Cash. Oj, rozgrywają go tu bokiem. Vieteska będzie próbował do Di Maria. Vieteska, dobry odbiór, tak jest. Prawidłowo. Dobrze, McAllister. Oj, niedobrze. Prawidłowy blok, dobrze, bardzo dobrze. Tak dla przypomnienia, oczywiście gramy na klasie światowej, więc jest jakieś wyzwanie mimo wszystko, nie? Chociaż coraz mniej. I wiem, że dużo pytań się pojawiało. Oddaj to Messi, oddaj to. Nie. I spalonego nie było? O właśnie, spalony. Wiem, że dużo pytań się pojawiało, którą FIFA w zasadzie grałem ostatni raz. Sprawdziłem sobie ilość godzin. Realnie w ostatnią FIFA grałem 18. Trochę lat minęło, nie? I to grałem jakieś 40 godzin. W 17 przegrałem 100 godzin, w 16 przegrałem prawie 600, więc tam trochę godzin zrobiłem. No aktualnie w tym FC-ku mam coś koło 100 godzin też. Także, no ale Food Champions mi nawet siadał. Co to było? Ty, tym Di Marią pojebało cię? Pojebało cię? Chcesz mi chłopaków z obrony połamać? I jeszcze Vieteskę biednego, no. Kurna, dobra, będą agresywnie grać. No ja rozumiem, no ale... Oj, jaka sytuacja! I mamy to, słuchajcie, mamy pierwszą bramkę w tym meczu. I strzelcem jest, z tego co widzę, Szymański. No i brawo, no świeża krew, cholera. Prawidłowo. No to mi się podoba. To jest bardzo dobre rozpoczęcie tego meczu, można by rzec. Ja wiem, że to jest 20 minuta już, ale to jest dobre rozpoczęcie. Tak dobrze mówię, że 20? O, idealnie, patrzcie. Idealnie to przyczaiłem. Na spokojnie. Próbujemy. Ajajaj, dali się porobić. Trzeba już wracać do defensywy. Z powrotem, nie ma czasu. Oj, wrzutka tutaj do Akiuny. Oj. Di Maria, dobrze. Prawidłowe, oj, ale to niedobrze. Dobre było przejęcie, ale... Oj, kłopoty. Można by rzec, że kłopoty Neymana wyszły z tego. No, będzie wrzutka na Messię. Dobrze, prawidłowo, spokojnie. Oj, nie, ale zablokuj! Pierdole. Dobrze, że tego Szczęsnego mamy w bramce, ale mówię, on będzie miał dzisiaj trudną przeprawę. Dobrze, Frankowski jeszcze. Oj, znowu z faulem Argentyna. Strasznie agresywni są. Ale Szymański będzie wrzucał. Ale nie było tam nikogo do zamknięcia tej akcji. Na spokojnie. Frankowski, jeszcze Zieliński do Szymańskiego. Szymański do Ślisza. Ślisz tutaj presowany mocno. Ślisz do Szymańskiego. Szymański do Szymańskiego. Jezu, jak to brzmi. Na spokojnie, jeszcze Zieliński. Zielu, odwraca się, strzał. Ale broni bramkarz. No, Martinez, bo bodajże Martinez, prawda? Broni dość dobrze, kurna. Trzeba na niego uważać w tej bramce. Chyba, że tam jakaś zmiana, ale tak po twarzy wydaje mi się, że to Martinez jest. Rozegramy sobie na krótko ten rzut rożny. Dobrze, do Frankowskiego. Frankowski jeszcze z Milikiem. Milik strzela, ale nic z tego. Było tak dobrze, kurna. Było tak dobrze. Można było spróbować. Na spokojnie. Oj, niedobrze. Messi, co on robi? No i mamy wyrównanie. Ale się dałem. Jak Bambik. Prosto padłe podanie do Messiego. Ten przechodzi obrońców i strzela. No nie. No tak nie możemy grać, słuchajcie. Tak nie możemy grać. No ale przynajmniej pokazuje nam to trochę realia, jakby wyglądał ten mecz. No nie mam za bardzo do kogo zagrać, no i tracę piłkę, pięknie. Super sprawa, Mati Cash. Od Di Maria tutaj próbował. Oj. Akunia, kurna, nie. No Vieteska, ale... Uj, musisz. Jeszcze, ja pierdolę, jak dobrze. Jezus Maria.
Przytomni obrońcy tam. Dobra, na spokojnie. Teraz kontratakiem. Tak jest. Do Frankowskiego. Frankowski jeszcze skrzydłem. Frankowski musi mieć do kogo zagrać. Frankowski do Lewandowskiego, ale ten traci piłkę w polu karnym. No, ostatnio lewy coś nie ma pasy, słuchajcie, naprawdę. Ostatnio coś widać, że tam, no, jakieś, nie wiem, skupienie czy kondycja, no jest, coś jest nie tak. Ewidentnie forma słabiutko, a szkoda, no bo jednak mamy topowego napastnika, a on tak jakby zaspał troszeczkę na tym topie, no. Tak jakby troszeczkę zaspał w tej topce. Szymański jeszcze bokiem, Szymański. Odgrywa do Milika, Milik strzela prosto w nogi Martineza. No nie możemy marnować takich sytuacji, słuchajcie. No nie możemy tak grać. Na spokojnie. Leo Messi. Leo Messi. No tu trzeba, o właśnie tak. Prawidłowo, dobrze, dobre odebranie. Kiwior będzie wyprowadzał akcję. Kiwior do Milika. Co za sytuacja, Milik. Milik. Ale nie ma z kim zagrać, no i strzał prosto w ręce Martineza. Ajajaj, można by rzec, ajajaj. Karamba, będzie wrzucał, Zieliński wrzuca i... No było blisko, no było blisko, ale niestety nic z tego. Mamy koniec pierwszej połowy, słuchajcie, sprawdźmy sobie, jak wygląda ich zmęczenie. Nie jest źle, w ogóle Ślisz, co się dzieje? Chłop zero zmęczenia, totalnie. Jakby na jakiejś rozgrzewce był co najmniej. I to na Orliku, a nie na boisku. No ale rozpoczynamy, słuchajcie, drugą połowę. Frankowski już będzie wyprowadzał akcję. Frankowski i Molina. No i Frankowski sfaulowany. Na spokojnie sobie zaczniemy. Frankowski do Zielińskiego. Zieliński. No on musi mieć z kim zagrać. Zieliński do Frankowskiego. Frankowski bokiem boiska. Jeszcze Frankowski. Wrzuca do Lewandowskiego, ale ten nie dosięga piłki, można by rzec. Frankowski jeszcze raz, będzie wrzucał, znowu. No i znowu obrońcy przecinają to podanie. Kurna, no ale jak dobrze oni grają głową w tej Argentynie, nie? Naprawdę, ja jestem w szoku. Wow, wow, co to za zagrania, spokojnie. Teraz Cash. Cash, no ale to on nie ma za bardzo do kogo zagrać. Cash do Lewandowskiego. Lewandowski. Obraca się do Ślisza, Ślisz do Szymańskiego, Szymański strzał, ale Martinez przytomnie na bramce. No ten Martinez, kurna, no przez Martineza stracę głos dzisiaj na tym boisku. Wrzuca Zieliński do Kiwiora, ale Kiwior nic z tego. Na spokojnie jeszcze Ślisz, 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 podanie do Kiwiora, Kiwior i zablokowany. Ale mamy kolejny rzut rożny. Może tym razem, może tym razem. Zieliński będzie wrzucał. Zieliński do Frankowskiego. Kurwa, no przecież to jest niemożliwe. Jeszcze wrzuta. No i do Lewandowskiego, ale nic z tym nie zrobił. Oj, sfaulowaliśmy, to niedobrze. Na spokojnie teraz. Uhuhu, Dybala z kontuzją. Jak mi jest w ogóle nie przykro. Ani trochę. Ani trochę nie jest mi przykro. Nawet bym powiedział, że dziękuję jeszcze, jakbym Messiego delikatnie tam pyknął, to ten mecz byłby, no, łatwiejszy. Ten mecz na pewno byłby łatwiejszy. Natomiast no nie ma co marzyć, słuchajcie, nie ma co marzyć. To, że Dybala został kontuzjowany, to i tak jest duży sukces, można by rzec. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. I ten Magalister, kurna, trzeba uważać na niego. Nie ma za bardzo Cash do kogo zagrywać. Będzie wypuszczał sam się na tą akcję. No i co? Gdzie są koledzy? Gdzie są koledzy z drużyny? Póki co Meti Cash kontynuuje. Podanie do środka pola? Bez sensu trochę. Bez sensu, no podałem w dół, no ale rozumiem. Podałem w dół, ale rozumiem. Dobrze, prawidłowo, tak jest. Jeszcze Ślisz. Ślisz, no i kurna, nabił. Nie wiem, może daj mu jeszcze prezent, jakieś kwiaty mu kup czy coś. Kurwa, no. No tak nie możemy grać. Dobrze, że Szczęsny jest na tej bramce, naprawdę, bo to mogłoby się dużo gorzej skończyć.
Myślę, że spokojnie mogłoby być tutaj już 2 do 1. Albo nawet i więcej. Zieliński! Zieliński! Indywidualna akcja Zielińskiego. Tak jest, rozbiega się. Rozbiega się i... Mamy to! Mamy to, słuchajcie, 2 do 1. Cóż za gol? Ja nie wierzę w to po prostu, nie? Po prostu w to nie wierzę, w jaki sposób zaczynamy prowadzić. W 66 minucie, no ale widać, że Argentyna już dużo więcej błędów popełnia. Zaczęli się chyba stresować przegraną z polskim składem. W sumie się nie dziwię. No, oj kurna, ale po co? Po co tym kiwiorem tak daleko do tyłu? Nie wiem, zamiast to zagrać tak, żeby w razie czego był spalony, chłop wybiega na 10 km do tyłu. Jeszcze dobrze, że do bramki nie wbiegł naszej, nie? Frankowski, ale on musi mieć z kim zagrać. Frankowski z Zielińskim, Zieliński do Milika, Milik. Oj, no tutaj z delikatną kosą pod nóżki. I ślizg ze strzałem? Ale to nie na Martineza, nie na Martineza takie triki. Do mnie to tak nie. Dobrze, na spokojnie. Jeszcze lewy przy piłce. Próbuje. Odegranie do Ślisza. Ślisz. Bokiem boiska. Ślisz będzie obracał. Dobrze, do Szymańskiego. Szymański, ale zablokowany przez obrońców. A chciałem podawać tam do Lewandowskiego. Więc mogłoby być ciekawie. Kesz jeszcze będzie próbował. Ale na spokojnie. Tutaj środek powinien troszeczkę więcej pograć. Bo póki co to widzę, że sama obrona i sam atak gra. Oj, 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 niedobrze, niedobrze się robi. Wow. Prawidłowo w obronie, prawidłowo. Raz na spokojnie. Molina będzie tutaj z kiwiorem. Aj, kurde, Francesco. Dobrze. To było bardzo niebezpieczne zagranie, ale można by powiedzieć... O, ja pierdolę, nie wierzę w to, co ja zrobiłem teraz. No lepszej sytuacji to ja już chyba nie będę miał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Spalony? Już myślałem, że jakiś karny, bo to nigdy nie wiadomo z tą grą, także. Dobrze, Cash. Ze Śliszem, Ślisz. Ślisz, trikuje, co tu się dzieje? Ślisz, bokiem boiska, Ślisz. Musi mieć do kogo zagrać. I odgrywa do Szymańskiego. Szymański, do Szymańskiego. Rozwala mnie to, Milik. Ale spalony, nie. Ale to musiał być minimalny. Kurwa, dosłownie minimalny. Upięte! Dobra, trzeba ci Milik jedną piętę upierdolić, wtedy nie będzie spalonych, a będą bramki. No trudno. Trudno się mówi, stary. Wszystko dla reprezentacji, pamiętaj. Ślisz z powrotem z akcją. Ślisz będzie odgrywał do Kesza. Kesz, no i strata piłki. No i było dobrze, a wyszło jak zwykle. Szymański jeszcze będzie próbował presować. Teraz Milik. Oj, nic z tego. Frankowski jeszcze próbował. Kiwior. Oj, oj, niedobrze, niedobrze się zaczyna robić, bo rozbiegliśmy się tą obroną. Kiwior jeszcze z Lecesto. Oj, Messi jest. Jest i Messi. I koło niego Kiwior i Frankowski. No i wrzuta. Wow. Dobrze, Milik, dobrze, trudno. No, zostałeś faulowany, to zostałeś. No, nie bądź baba, nic się nie stało. Dobrze jest. Zieliński jeszcze do Lewandowskiego, nie wiem po co. Lewandowski do Ślisza, Ślisz. Ślisz do Lewandowskiego i ten strzela, ale zablokowany. O kurwa, wskoczył mi na łeb. Dobrze, na spokojnie, tak jest. Na spokojnie, dobrze, Szymański z Szymańskim. Szymański z Frankowskim, Frankowski wrzuca, ale tam musi mieć kto zamknąć, a Lewandowski znowu się obija. Ej, ale nie wiem co się stało z tym lewym, tak szczerze. Bo ja rozumiem, że on na boisku może grać słabo, ale że jego karta gra też słabo, to jest dla mnie niesamowite, wręcz bym powiedział. I mamy koniec! Mamy koniec, słuchajcie! Wygrywamy z Argentyną 2 do 1 po ciężkim boju. I dajcie mi statystyki, bo ja nie wierzę, że to powinno się tak zakończyć. 3 do 2 według statystyk. Ej, to i tak nieźle. To i tak nieźle, dokładność podań 81%. I to jest to, co mówiłem, żeby wygrywać te mecze, trzeba mieć dość dobrą skuteczność, tam dokładność podań
skuteczność dribblingów, no i celność strzałów, to wiadomo, nie? Ale tą dokładność podań na minimum 80% i widać, że te mecze wychodzą, że te mecze wychodzą. I ten skład w takim delikatnym podrasowaniu przeze mnie daje radę, słuchajcie, daje radę. Natomiast słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zachęcam też do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, i do wspierania pod przyciskiem wesprzyj. Dzięki, do następnego, na razie, no i cześć!